Kiedyś mnie ktoś zapytał o jakieś dzieła Boga, których doświadczyłem w swoim życiu, no to bym wymienił, no pewnie niemało bym wymienił, takie, które przywykłem już jakoś sobie nazywać, widzieć, cieszyć się nimi, dziękować, ale no, prawda jest taka, że to jest jakiś promil. To znaczy, no, to co ja wiem, to jest tylko jakiś naprawdę promil, tych dzieł, o których wie tylko on sam, o których wie, a też nie wiem, czy do końca mój anioł Stróż, który ma dużo większy wgląd, dostęp do tych wszystkich dzieł Boga, które dla mnie czyni. Więc tu na Ziemi to zawsze będzie jakoś fragmentaryczne opowiadanie, wysławianie, głoszenie dzieł Boga, czyli tej zaangażowanej miłości, bo Bóg jest zaangażowaną miłością. Bardzo elastyczną miłością, taką miłością, która w każdej okoliczności mojego życia, śmierci, biedy, grzechu, tęsknot, otwartości przychodzi, aby mnie kochać, ocalać, odradzać, budować, przygotowywać na wieczność. Dopiero po śmierci, właśnie tam, gdy znajdę się już wewnątrz, bez żadnych osłon, wewnątrz jego chwały. Tam wtedy będę mógł oglądać, i ty będziesz mogła oglądać, i ty będziesz mógł widzieć wszystkie dzieła Boga, nie przebrane dzieła Boga, które stały się Twoim udziałem, ale też udziałem innych ludzi. Nie umrę, ale żył będę, żył na wieki i głosił dzieła Pana. Może właśnie warto mieć w głowie taką. Świętą pustkę, taką świadomość swojej nieświadomości, ogromu Bożych dzieł, tę ciszę pełną zachwytu, tę kontemplację nieogarnialności Bożej dobroci i to jest nasza furtka do boskiej chwały.